Dzień dobry, Rek. Dzień dobry, Aniu. Witamy. Dzień dobry, witam. Cześć, Ania, gdzie jesteś, co robisz? A, no powiem szczerze, że jadę samochodem do pracy, więc tak średnio najeżdżam, mogę dłużej rozmawiać. Dobra, będziemy się sprężać. Mamy dla ciebie super życzenia i podziękowania za zaangażowanie, za wykonaną pracę. Wiesz, takie typowe życzenia, które się dostaje po prostu na... okazji Dnia Nauczyciela. Otóż to. To twoja szósta C się tak postarała. No nie może być. Jestem absolutnie mega zaskoczona. A to jesteś ich wychowawczynią? Jestem wychowawczynią, mam najwspanialszą klasę pod słońcem. A robią właśnie... mi co chwilę jakieś niespodzianki, ale przeszli teraz samych siebie, naprawdę. Słuchaj, Ania, powiedz mi, a szósta C to są same diabołki, czy same aniołki, czy tak pomieszane? Na szczęście pół na pół. A, no to słuchaj, ale powiedz tak, z perspektywy osoby, która wychowuje tych młodych ludzi, to jest tak, że diabełki się jednak kocha trochę mniej, czy tak samo? Oj, wydaje mi się, że tak samo, a może i nawet bardziej. Czyli warto być diabełkiem. Jest różnorodnie, jest ciekawie. No to prawda. Rozumiem, że żadnego sprawdzianu dzisiaj nie będzie. Gdzie ma być kartkówka? No to mnie załatwili. No to już jest. Już po kartkówce. Ale pani Aniu, no prosimy. Po takich prośbach to nie wypada mi nic innego, tylko przełożyć tę kartkówkę. No. No skoro pani Ania tutaj się tak ładnie zachowała. Szósta C, słuchajcie, to w takim razie od was my damy coś pani Ania. Tak krótko mówiąc, damy ci zaproszenie do klubu muzycznego. Pewex. Super, dobrze, dziękuję bardzo. Po lekcjach baw się dobrze. Nie, bardzo dziękuję, naprawdę miłego dnia życzę. Tobie też, trzymaj się, pa, pa. Do widzenia.